pod pojęciem narzucania gliny nie kryje się mechaniczne nałożenie gliny, lecz twórcze kreowanie formy. Przestrzeń. Bez zaangażowania emocjonalnego, tkwiąc w niejakości odczuć, nie umiem rzeźbić. Tracę ostrość postrzegania i kojarzenia. Pracę rozpoczynam od przygotowania gliny. Musi być odpowiednio wilgotna i mieścić się w dłoniach. Tak przygotowane partie materiału nakładam lub narzucam na konstrukcję i ubijam. Wszystkie gesty, ruch ciała zostają zanotowane w glinie. Pojawia się wtedy uczucie rozumienia przestrzeni pomiędzy mną i rzeźbą.